Cześć, z tej strony Kamil446, witajcie w Mountain Blade, tym razem Woodbend, nie Dzikie Pola, ogniemieczem Dzikie Pola. Tym razem oczywiście znowu jesteśmy w trybie multiplayer dla wielu graczy, ale tym razem akurat zamiast państwa między sobą miałyby walczyć, tym razem królestwa walczą ze sobą. Dobra, typowe teraz to są teraz średniowieczne czasy, a nie już takie nowożytne, jak do tej pory były. Mamy, jak widać, mamy Królestwo Swadii, mamy Królestwo Lodoków, do którego dochodzimy. Dojdźmy do Swadii! Teraz mamy kusznik, piechocia zbrojny. Akurat tym razem wezmę sobie kusznika, bo głównie lubię być strzelcem niż takim piechurem, powiedzmy. Jak widać, mamy zupełnie inaczej, takie, mamy tym razem hełmy, mamy takie typowe ubrania, mamy nawet tak... jak się one nazywają? No, ogólnie tutaj są belt, kusza, nie wiem, takie typowe, takie no, typowe takie buty jeszcze, takie ze zbroi, takie z takimi łuskami właśnie, jak typowe jak rycerze kiedyś nosili. Mamy nawet mamy takie tarcze trójkątne typowe, no po prostu świetnie, prawda, po prostu całkowity luksus. Dobrze, no to sobie zagrajmy, gotowe. Tutaj ogółem występuje 6 frakcji, a nie tylko 5, jak do tej pory były w dzikich polach. Co prawda akurat w dzikich polach, co prawda graliśmy w nie, ale tylko w multiplayer, tylko na tym trybie, nie graliśmy jeszcze na singlu, no ale fajnie chyba jest. Jak widzimy, mamy dwuręczne miecze, te dosłownie takie same, jakie były do tej pory w tym... no, bez tarczy. Jak były do tej pory... jak one się tam nazywały? Jak były do tej pory... na multiplayer w tych... w Królestwie Szwecji. Wybaczcie, że tak jąkałem, ale jakoś emocje brały górę. Tutaj też berdysze też tutaj występują, akurat w Królestwie Vaegir, w którym akurat może jeszcze na dzisiaj nam dojdzie nim być. Aj! Wat! Wow! Trudno. Akurat tutaj jestem głównie też przyzwyczajony, że nie gram starczą. Bo do tej pory cały czas starczą grałem, kiedyś jakby jeszcze w Woodbenda cały czas grałem, bo najpierw w Woodbenda grałem, później w Dzikie Pola. No, w Dzikie Pola było w ogóle ciężko zagrać, szczególnie, że jeżeli się chciało na przykład mieć nawet tą pobraną, no tą piracką wersję, wiecie, to akurat niestety... no, gości miał taką samą skórę jak ja, nawet włoski, wąsy. To trzeba było, wiecie, ten klucz jeszcze ten cały dawać, a to głównie wszystkie były takie wiadome, no. Były zajęte, jak to czasami bywało. Tutaj akurat właśnie, no w przypadku Woodbenda też czasem tak było, ale to nie zawsze. Czasami wystarczył nawet sam Kagan, już działało, ale za to na przykład czasami typ multiplayer nie działał. Co to było na przykład dla niektórych głupie, ale no sprawiedliwe też i było w końcu. Aj, dostałem. Myślałem, że odskoczę. Bo ja tutaj głównie gadam, a się nie skupiam na grze. I co mi widzicie? Mamy w ogóle... włócznie mamy, mamy takie dwuręczne miecze, mamy tarcze, mamy kusze, łuki oczywiście też są, mamy też takie dziwaczne miecze, akurat nie wiem jak się one nazywają, nie mogę akurat, od na przykład u tego zobaczmy, też niby taki dwuręczny, a taki inny mieczyk, w ogóle inne mamy czasy, średniowieczne, to jest chyba rok 1235, tak mi się wydaje, oczywiście tutaj są fikcyjne frakcje. Ale kto tam wie, oczywiście to są fikcyjne frakcje. Takie, nawet takie inne herby, nie wiem czy takie herby nawet takie istniały, czy one zostały po prostu wymyślone, prawdopodobnie to będzie to drugie. Teraz widać, że coraz więcej osób przybyło, bo tutaj po jak byłem, to byłem na innym serwerze, niestety akurat nagranie, w ogóle się nic się nie nagrało, więc nagrywam teraz to drugi raz.
Prawdopodobnie też będzie więcej takich odcinków, tym razem właśnie z Warbanda. A może też i nawet z innych modyfikacji. Zobaczymy, zobaczymy. Bo kilka takich mam nawet wgranych. Powiem wam też właśnie, że zobaczcie, że na ten koń właśnie, co tam widzicie, przypomina wam go może? A no przypomina takiego Bahmata właśnie. No Modita jest głównie znany jako Odumak. Dla mnie to jest Bahmat po prostu. Tyle, że tym razem on ma inny kolor. Tamten był typowy taki... Troszeczkę klatkowało. Typowy kolor... jak się z niego mówi? Taki typowy nie granat, tylko... No i widzicie, no już padłem. Bo ja tutaj się boję, że tutaj za dziwem wam opowiadam, a niestety nie gram w ogóle. Taki... No plus miał taki, wiecie, taki kremowy właśnie. O, teraz mi się przypomniał, taki typowo kremowy miał kolor, ten koń na przykład właśnie, a ten ma taki brązowy, typowy, troszeczkę też przypomina pomarańcz, ale to głównie jest, oczywiście to jest brązowe, ten tutaj ma nazwę Hunter. Hunter też jest jeden z... Ogólnie to jest mój ulubiony koń tutaj w Warbandzie. O, już jest zmiana mapy. Coś bardzo szybko. Teraz będzie chyba jakaś nowa mapa, mam taką nadzieję, bo jeżeli tak, to fajnie, bo przynajmniej przedstawiłbym wam kolejne frakcje, a niestety, o, widać takie, tylko są takie same. No dobra, no to pójdziemy sobie teraz do Rodoków. No i patrzcie, mamy teraz znowu kusznik, się rządzi, oczywiście każda frakcja ma inne ubiory. No, ekwipunek ma inny, tutaj mamy stalowe belty, kusza, kucieszka, kusza obrężnicza, jak widać nie można ich nawet użyć podczas jazdy, znaczy się na, dla innego gracza niektórych kusze można używać w trakcie jazdy konnej, akurat takich cięższych, albo takich, nie wiem, takich innych, nie wiem jak to inaczej powiedzieć, po prostu nie można. Pawęże mamy typowe, no, pawęże typowe, pawężnicy, jak ja to na nich nazywam, nadziaki, kij z kolcem. Wojskowy nadziak, młot drewniany, bojowy. Ja zawsze biorę oczywiście mieczyk zwyczajny i ruszam do boju. W następnej rundzie. Te kusze akurat są ogółem... W dzikich polach ogółem kusze były zastąpione bronią palną. No bo wiadomo, kuszy już nie było. A może jeśli by, no to by tak przez liczną armię używaną. Bardzo liczną. Ale w to wątpię akurat, bo kuszy już nie ma. W końcu tak samo jak kiedyś było z tymi... z janczarami, że jak kiedyś, że używali łuków, a później w XVI wieku zastąpili muszkietami. Jak widzimy takie młoty nawet typowe. Długie. Wolne też nawet. To fajnie właśnie tak wszystko wygląda, ale ogólnie wam powiem, że już jestem przyzwyczajony do dzikich pól. Wiadomo, w końcu no inne czasy, inny ekwipunek, w ogóle wiadomo, też broń palna nas wszystkich przekonowywuje. Akurat w tych czasach 1200, no 30 którymś powiedzmy, to broń palnej chyba już jeszcze nie było, chociaż w 1410, jak wiadomo, jakie była bitwa po Ingwardu, w końcu były działa. No były działa, ale no nie wiem właśnie dokładnie kiedy tą broń palną wprowadzono, znaczy się kiedy utworzono, bo ogółem w końcu Chińczycy wynaleźli czarny proch. Nie mam pojęcia, niestety wam tego nie powiem, prawdopodobnie w XIII jeszcze wieku. Albo w XIII, no chociaż nie, no teraz mamy XIII wiek, no to może XIV, no załóżmy tak, niestety wam teraz dokładnie nie powiem, chociaż zajmowania do historii mam, głównie oczywiście Polski, ale niestety akurat tego wam, właśnie nie powiem, więc przepraszam was bardzo. Ajdź, dobra. Tu ktoś jest? Nie. Nie wiem, czy będzie tym razem słychać właśnie dźwięk z gry. Niestety znowu się starałem właśnie z tymi dźwiękami. Prawdopodobnie znowu nie będzie słychać właśnie dźwięk, który było chyba przy Ice, bo jak oglądałem to właśnie to... Pomimo tego, że Ice kościół prawie w tobie serwowałem. To jak sami... Nie wiem, czy sami widzieliście, nie wiem, czy oglądaliście, bo jeżeli tak, no to fajnie, jeżeli nie, no to odsyłam do niego, ale dopiero później, jak to obejrzycie.
To sam zauważyłem właśnie, że głównie było moje gadanie, a ten dźwięk z Ice był właśnie cichszy. To niestety, no, tak głupio i szkoda, prawda? Dobra, dostał. Dobra, może się teraz już skupmy na grze, bo my cały czas tutaj, ja tutaj gadam i gadam, a nic nie gram w ogóle. No to kurczę, to akurat za bardzo mi zamiłowa nie mam. Nie, przez te właśnie całe nie można strzelać. Przez drabinę. Tutaj jest. O! Ech. Niestety jak nagrywam zawsze nie potrafię wycelować i strzelić! Widać, że gościu też ma kurz. A nie, no to przecież, bo w końcu Królestwo spadł i Królestwo Lodoków też posiada. Te dwie frakcje po prostu posiadają tą kuszę. Jako jedyne posiadają kuszę. A. Chodź tu! Dobra, lepiej nie. Gupol! Nie, no, nie będę wyzywał. Chodź tu! No. Ajdź. Trudno. Właśnie nie lubię właśnie takich gości, którzy lubią tak czekać właśnie aż my będziemy atakować. Czegoś nie lubię. No właśnie chciałem właśnie kopnąć, jak sami widzieliście, to nagle jakoś nie zaatakował, no. Bo ja jestem tylko z jednym gościem. Aha. No nie, głupość. Nie, co, będzie 2 na 2, no dobra, przejdę tam do Swadi. No dobra, trudno. O, aha, Swadi już wam pokazywałem. Okej. Swadi wam pokazywałem. Teraz może pokażę wam inne nacje. Nie, frakcje nie. Aha, nie możemy tutaj, kurczę, tutaj można głosować. No to wam nie pokażę, przepraszam was bardzo. Okej. Wow, nie. A, widzisz. Okej. Aha, stalowe belty. A, gościu ma takie same jak ja. Zobaczmy, pójdzie czy nie pójdzie? Siema! No nie! Z młotem wada. Chodź! Ajdź! No, udało się. Dobra, powiem wam też tak właśnie, głównie gram na te dzikie pola. Woodbenda mało gram, niestety tak. Przyzwyczajony jestem właśnie, już chyba się też na odpowiedź powtarzam. Chodzę głównie bez tarczy, walczę w ogóle bez tarczy. Czy też i nawet w ogóle. Tą broń właśnie palną. Głównie cały czas zapominam, że ta broń palna, tutaj jej nie ma. Cały czas tutaj kusza tylko jest. A przy okazji właśnie ten użytkownik mi tam napisał właśnie, czyli ten Mateusz, czy nagrywam, to on właśnie jest moim widzem, bo dosłownie go przedwczoraj go poznałem. Znaczy on mnie poznał, a no i oczywiście go odpowiedziałem, że ja jestem właśnie tym Kamilosem, bo on się mnie pytał właśnie na Kamilos, to ty? Ja mówię tak. No i na Steamie się też czasem tam gadamy sobie. Czatujemy. I powiem, że z Woodbenda też postaram się tak często tak nagrywać, żeby przynajmniej zaspokoić tą chwilę
chwilę tą z tego Mountain Blade'a, jak nie ma, że nie ma co z Trolls Conquest, to żeby przynajmniej nagrywać też takich minigierek, też takie multi, takie z dzikich pól i Woodbenda, żeby było fajnie. A tu jest gościu nasz. No i fajnie po prostu. Wow! Główka! Aha, bo on chyba pisze. Tak? Czy nie? Mogę? Aha, wywaliło cię. No to ja ci strzelę legówkę, żeby cię już nie było. Dobra, to było głupie wobec mnie. No nie, no teraz sam już jestem na serwerze, nikogo nie ma, nikt mnie nie lubi. Dobra, mamy 15 minut. Co ja mam robić? Co ja mam robić? Jestem sam teraz na serwerze, nikt mnie nie lubi. Można byłoby też takie... jakąś fabułę by tutaj nakręcić, nie wiem, na przykład jakieś tutaj statki nas tutaj zawitały, my, swadianie, musimy niestety powstrzymać ten atak Rodoków, aż nagle przybywa niejaki taki żołnierz, jakiś, nie wiem, Kacper Rodaski, przybywa aż w końcu, no niestety, przybywa aż w końcu przybyć nie mógł, ponieważ go oszukali, żadnych Rodoków tutaj nie było. Była tylko sama Odwilż. Odwilż, co ja gadam? Siema! No nie, lag był. Nie wiem, nawet jak się sobie właśnie nazywa, żeby mu tam powiedzieć. Dan Clan Server. Clan Server. Okej. Jakimś... no. Okej, dobra. Fabuła niestety się nie udała, ponieważ ten gościu mi przeszkodził. Aj! To było głupość. A, włócznia, ja chcę na włócznię, ale nie mam włóczni. A, widzisz. Dobra. 17 minut. Powiem wam też szczerze, że czasami właśnie jak tu nagrywam, to czasem mówię niby, wiecie, mówię nie od rzeczy, czasami nawet mam satysfakcję z tego, że nagrałem w ogóle, że wrzuciłem na YouTube, czy czasem ktoś skomentował, albo opublikował, nie wiem, polubił, ale wam powiem szczerze, że czasami po prostu... nie wiem, czy tak każdy YouTuber ma, czy nawet każdy, nie wiem, ktoś z moich widzów, oglądający właśnie, nie wiem, czy tak inni mają właśnie, że, nie wiem, na przykład oglądają, na przykład ten materiał właśnie, który teraz nagrywam, i nagle mówią, że niby fajny, ale że coś się nic mu się nie podobało, czy nawet to moje gadanie, albo nie wiem, na przykład coś mu się podobało, ale to moje gadanie było zbędne, albo na odwrót, czyli że na przykład moje mówienie było interesujące, a niestety materiał nie był fajny. Albo nawet jedno i drugie. Ja też tak mam. Czasem mówię na przykład, że mówię fajnie, a w rzeczywistości na przykład mi się nie podobało. Mówię tylko na przykład fajnie, żeby dana osoba tylko się ucieszyła. No to już tak jest niestety na tym świecie. Musimy po prostu w końcu, wiadomo, też walczyć i uczyć się na swoich błędach. Żyjemy, przeżyjemy. Takie typowe rzeczy. Ale mam nadzieję po prostu, że każdy też się nad tym zastanawiał. Nie wiem, czy nawet też się zwierzał danemu dziubiorowi. W ogóle danej osobie jakiejś. Jak widać... Takie mapy właśnie, jakie twórcy robili, to ogólnie można ich podziwiać. Ale nie wiem, czy zauważyliście. Każda mapa... no, na tej mapie akurat tego nie widać. Tego nie widać, szczerze mówiąc. Pierwszy raz na to coś widzę, ale zobaczcie, tam są takie wzgórza, prawda? To są te wzgórza.
I na tych wzgórzach, znaczy się, one oddzielają ma... Aha, przepraszam. Oddzielają one mapę. I co by tu dużo mówić? One oddzielają mapę, że granica jest. A niestety... granica jest, a akurat w dzikich polach wszędzie jest ta granica. Nawet jak są wody, to też granica tam musi być. O, tam musi być granica. Nie. No dobra, chcesz walczyć, no to walcz. Aha, lagi były, dobra. Wow! A tak bez starczy byś umiał? Aj! Nic nie widzę. Dobra. A, dobra, no pokonał mnie, pokonał. Bo tutaj głównie tam wam opowiadam, się głównie nie skupiałem na walce. No właśnie tak wracając, wszędzie są te granice właśnie. Ja nawet sam tego doświadczam, bo ja robię też taką jedną mapę właśnie do Ogniemieczy Dzikie Pola, na multiplayer, taką śnieżą. Niestety właśnie tam nie ma śniegów w ogóle. Ja chciałem właśnie zrobić taki śnieżek, tutaj śnieżek jest wszędzie, budynki... Nie, tam budynków akurat właśnie nie ma. Wszystko jest okryte śniegiem, nawet jest drzewo okryte śniegiem, co ciekawe, wam powiem. I przez to właśnie drzewo jest okryte śniegiem. Wszystko jest okryte śniegiem, właściwie. Tak... Może kiedyś wam pokażę nawet, jak to wygląda, bo może kiedyś, gdyby na przykład, nie wiem, Jakubek by chciał takie coś nagrać, to właśnie wam takie coś pokażę, bo to naprawdę interesujące jest. W ogóle tworzenie mapy nie jest też łatwą sprawą, to też trzeba tam poogarniać wszystko. Wiadomo też te odrodzenia właśnie tych miejsc, tych spawnów tak zwanych, to też trzeba właśnie to ogarnąć, w ogóle trzeba powstawiać, gdzie co, jak ma być, gdzie ma być ten główny, czyli że na przykład, że właśnie jak jest teraz bitwa, to że gdzie ja będę się respił, a gdzie koledzy z drugiej drużyny. A, jak zginę, czyli jeszcze będziesz grał. No. No właśnie tak wracając, no i właśnie może kiedyś takie coś nakręcę, bo najwyżej może Jakubek takie coś nagra, zobaczymy oczywiście, gdyby chciał oczywiście, no tak zobaczyć tą mapę. Szkoda właśnie, że na shifcie nie można chodzić, no na Poloniku można, bo też mam na Polonika od niedawna. O, teraz właśnie na miecze. No. No nie! Ej! Aha, dobra. Wyrzuci... No nie, bez tego. O. Aj! A, dobra, trudno. Powiem wam też szczerze, że przez to, że miałem tą awarię komputera, to też tak zwlokłem tak z tą stadią właśnie z dzikich pól. No, z dzikich pól, z dzikich pól, nic nie nagrywam, prócz właśnie tego typu multiplayer, ale wam też powiem właśnie, że niestety właśnie też tak przestałem w to grać, w ogóle, przestałem właśnie w to grać i niestety, co tym idzie, skutek był taki, a nie boraki. Że po prostu niestety te moje umiejętności właśnie teraz tego szermierza niestety po prostu przestały być takie, wiecie, takie no dobre, wiecie, że potrafię tak się pojedynkować, w ogóle kiedyś potrafiłem dobrze strzelać z kuszy, z broni palnej, nie mam pojęcia, nawet z łuku, a niestety teraz wszystko zawiodło, nawet te pojedynki, nawet z takimi słabymi graczami nawet, no nie mogę powiedzieć, że słabymi, początkującymi nawet, czy nawet takimi doświadczonymi, bo ja ogólnie mogę siebie nazwać takim doświadczonym, ale nie mogę powiedzieć, że jestem najlepszy, czy jestem najgorszy. W
świecie. Każdy na przykład, nie wiem, nawet najlepszy mistrz może czasem nawet przegrać nawet z początkującym, bo nie wiem, na przykład nie trenował, nie wiem, zapomniał, wiecie jak to z tym jest. Nic, chyba będę już powoli kończył, a ja mam nadzieję, że wy się dobrze bawiliście. No i cóż, chyba byłoby to tyle z Mountain Blade Warband w trybie dla wielu graczy multiplayer. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. No i cóż, do zobaczenia.